się nazywa. Przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie prasowe. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest finał konkursu edycji wrześniowej Kobieta Roku KIK. Na wstępie chciałbym bardzo, bardzo serdecznie Państwa przeprosić za nieobecność dyrektora generalnego pana Mariusza Kulika, który poinformował nas w ostatniej chwili, że z przyczyn osobistych nie będzie mógł wziąć udziału, ale pozwolę sobie przedstawić pana Krzysztofa Żulewskiego, kierownika regionalnego, któremu zaraz też pozwolę sobie oddać głos, zanim też idę do dyspozycji. Proszę Państwa, firma KIK w marcu tego roku, w Dniu Kobiet, uruchomiła konkurs skierowany do kobiet, do Polek pełnoletnich, mający na celu, no właśnie, inaczej niż dotychczasowe konkursy, nie wyłaniamy piękności, nie wyłaniamy kolejnej osoby o urodzie charakteryzującej się piękną urodą, tylko przede wszystkim szukamy osobowości. Szukamy osób ciekawych, z ciekawym spojrzeniem na świat, bez względu na wiek. I rzeczywiście ostatnie kilka edycji pokazało, że takie osoby są wśród nas i codziennie się gdzieś tam z nimi mijamy. I jest mi niezmiernie miło powiedzieć już głośno, że finalistką wrześniowej edycji konkursu Kobieta Roku KIK jest włocławianka pani Agata Cybuchowska, która lada moment pojawi się tutaj na wręczenie właśnie oto tego czeku. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby opowiedziała trochę o sobie i o swojej działalności tutaj na Państwa gruncie, we Włocławku. Ja ze swojej strony chciałbym w takim razie oddać jeszcze głos panu Krzysztofowi Żulewskiemu, który może by przybliżył troszeczkę markę KIK. I oczywiście wrócimy może do momentu, w którym Państwo będą mieli pytania. Panie Krzysztofie, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za tak liczne przybycie. Chciałbym przybliżyć markę KIK, która w Polsce de facto jest dopiero od 4 lat, więc jesteśmy dość młodą siecią, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast na świecie stacjonujemy już w 8 krajach Europy. Firma KIK jest siecią, w której znaleźć możemy zarówno odzież damską, męską oraz bardzo szeroko rozbudowany dział odzieży dziecięcej i niemowlęcej. Poza towarem tekstylnym znaleźć w naszej ofercie można również mocno rozbudowane akcesoria gospodarstwa domowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na dekoracje całoroczne, jak i sezonowe. W obecnej chwili na szczególną uwagę zasługują przykładowo dekoracje świąteczne, które ze względu na swoją atrakcyjność cieszą się bardzo dużą popularnością w całej Polsce. Dewizą naszej firmy jest hasło korzystnie, modnie, z pomysłem. Oznacza to, że przy doborze naszego asortymentu kierujemy się podążaniem za bieżącymi trendami mody, za jakością naszego asortymentu, jak i również korzystną ceną, przystępną dla każdego klienta. Warto wspomnieć także, że w ostatnim czasie firma KIK zdobyła złoty laur konsumenta, co oznacza, że nasi dotychczasowi klienci docenili w naszej firmie nie tylko jakość oferowanego asortymentu, ale także miłą i bardzo sympatyczną obsługę w naszym sklepie. Aktualnie w Polsce mamy już ponad 130 sklepów. Jesteśmy w trakcie ogromnej ekspansji, która skierowana jest szczególnie w obecnej sytuacji na północ naszego kraju. Między innymi w ostatnim czasie otworzyliśmy naszą filię tutaj w sklepie we Włocławku. Lecz nad tym na pewno nie spoczywamy. W tym roku otworzymy jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt sklepów. Także mam nadzieję, że nasza marka stanie się bardzo popularna i dotrzemy do większości miast w Polsce, by każdy klient miał do nas blisko. Także bardzo wszystkich klientów naszych obecnych zachęcam do ponownych zakupów w naszej sieci, a także osoby, które do nas jeszcze nie zawitały, gorąco zachęcam do odwiedzenia sklepów KIK i przy okazji dzisiejszego finału Kobiety Miesiąca chciałbym zaprosić wszystkie kobiety do udziału w konkursie Kobieta Roku. Dziękuję. Dziękuję panie Krzysztofie. Czy jakieś pytania mają Państwo? Ten konkurs jak będzie trwał czasowo, żeby wiedzieć, bo Kobieta Roku, czyli będzie od kiedy do kiedy? Ja pozwolę sobie uzupełnić tutaj odpowiedź. Konkurs rozpoczął się w marcu, 9 edycji zostało zaplanowanych, 9 edycja nastąpi w listopadzie, której finał listopadowej edycji będzie miał miejsce w grudniu. Natomiast w styczniu, a tu już uchylę rąbka tajemnicy, dokładnie 26 stycznia we Wrocławiu odbędzie się wielki, wielki finał z udziałem 9 laureatek i dużej rzeszy gości, którzy będą mieli okazję właśnie wziąć udział w tym ostatnim etapie konkursu Kobieta Roku KIK. Czy na razie we Włocławku jest
ten tylko punkt sprzedaży? Czy jeszcze gdzieś Państwo planujecie w przyszłości? Na obecną chwilę we Włocławku jest tylko ten punkt tutaj przy ulicy Komunalnej, natomiast na pewno na tym nie spoczniemy. Docelowo planowane jest otwarcie około 600 sklepów w Polsce. Na Włocławek planowane są również otwarcia, natomiast jeszcze jest to kwestia czasu. Prowadzi, bo też otworzyła Pani pewien taki dział fundacji zajmujący się właśnie poradą, wsparciem kobiet, które muszą wychowywać, wychowują dzieci, jednocześnie często same potrzebują wsparcia, ale jednak można okazać się, można być silnym i niezależnym. Tak, jak najbardziej. Też właśnie tutaj w tej grupie Dzieciństwo bez barier pomagam mamom i moim przyszłym rodzicom i obecnym, jak sobie radzić w domu, właśnie w malutkę, jak tak alternatywnie myśleć i no, takie różne rozwiązania znajdować, na przykład wyłowanie z łóżeczka, czy wyjście na spacer. Też właśnie się wymieniamy taką dostawką do wózka, którą funduje nam nasza fundacja. Mhm. A co to jest za dostawka? Jest to taka... Bo też właśnie czytałem o tym wywiadzie, a jej, szczerze mówiąc, nie za bardzo byłem w stanie... Na czym polega jakby funkcjonalność? Jest to taka dostawka, jest właśnie na stronie Fundacji Dla Tata. Sponsorzy nam ją zafundowali. Jest to dostawka do wózka, którą się doczepia i maluszka można mieć przed sobą. I bez problemu mogę samodzielnie wychodzić na spacery. I maluszka mam przyczepionego do siebie, do wózka. Jasne, okej. Okay. No to rzeczywiście, to jest bardzo praktyczne i to każda mama powinna coś takiego... Niestety u nas w Polsce są 3 takie dostawki, no i wymieniamy się wśród mam. Tylko 3 tak, dostawki? Tak, tylko na razie 3. No to niesamowite. A proszę też powiedzieć właśnie o, widzimy szarfę Miss Polski. Ja słyszałem, że projekt chce wykroczyć poza granicę Polski i nawet mają Państwo zakusy i Pani też w tym uczestniczy, żeby zorganizować Miss Świata. Tak, w październiku za rok będą Miss Polski, o Jezu, Miss Świata. Już dużo kandydatek właśnie mamy z Ameryki, z Indii, już będą u nas startowały, skontaktowałyśmy się. No ja niestety nie będę brała udziału, bo nie wygrałam całego konkursu, ale będę jak najbardziej w jury i będę wspierała naszą polską kandydatkę. Nie no, to trzymamy Pani Agato mocno kciuki za promowanie kobiecego piękna, ale też promowanie no, takiej postawy, jak codziennie funkcjonować, takiej prospołecznej. Ja pozwolę sobie też nadmienić, że Pani Agata nie tylko widać, ale rzeczywiście jest bardzo młodą osobą. Jak spojrzałem na dorobek i na ilość projektów, w które jest zaangażowana, to się za głowę złapałem. Jak można być aktywnym w tym wieku, jednocześnie świadomym, a jeszcze jednocześnie tyle serca wkładać w pomoc, w niesienie pomocy innym. Jak Pani Agata to łączy? Jest narzeczony z tego, co się dowiedzieliśmy. Jest dziecko, jak ma na imię, można spytać? Jakub. I jednocześnie jest szereg projektów. Ja lubię być bardzo aktywna, po prostu nie lubię siedzieć w domu i nic nie robić. Jak najbardziej lubię właśnie angażować się we wszystko, co tylko mogę. Jeszcze bym chciała więcej projektów zorganizować, otworzyć. Właśnie też jestem w grupie, jeszcze jedyna taka mama. Kontaktowałam się jeszcze z mamami z Włocławka, też chcemy stworzyć taką grupę dla matek, wsparcia i robić konferencje. Więc no mówię, to dla mnie nie ma problemu, tylko dla radość, że mogę pomagać ludziom i uczestniczyć w tym wszystkim. Pani Agato, ostatnie pytanie z mojej przynajmniej strony. Ostatnio zostałem powalony. Jaką niezwykłą popularność Pani osiągnęła, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Widziałem jedno ze zdjęć, pod którym było, przynajmniej w momencie, w którym sprawdzałem, było coś 57 tysięcy lajków. 57 tysięcy lajków. Ile Włocławek ma mieszkańców? Ktoś może przypomnieć? Ponad 100 tysięcy. Ponad 100 tysięcy. To wyobraźmy sobie, że to drugi mieszkaniec oddałby pewien głos sympatii. Jak to się dzieje? Jak Pani osiągnęła w tak krótkim okresie aż i jednocześnie sobie zjednała taką grupę osób, gdzie w dzisiejszych czasach, w czasach tego hejtu powszechnego jest to niezwykle trudne? Znaczy zdarzają się ludzie i przeciwni i za, ale większość jest za, których mnie wspiera, a że no, ludzie tak miło i ciepło mnie przyjmują, to bardzo się cieszę. No i właśnie dlatego też w MIS wygrałam, MIS Mediów Społecznościowych, że większość Polski na mnie głosowała, nie tylko Włocławek, ale i cała Polska. Więc myślę, że jestem dość taka sympatyczna i miła i dlatego wszyscy na mnie głosują. Bardzo mi się podobało Pani spuentowanie w wywiadzie, gdzie Pani właśnie wspominała, że Pani się czuje cały czas kobietą spełnioną,
I ten tytuł jest, bym powiedział, może takim dodatkiem, albo może też i trochę takim miłym akcentem. Jednocześnie, a propos właśnie głosowania, wspomniała Pani, że no nie tylko społeczność lokalna, ale też i cała Polska, także... Tak. No to trzymamy kciuki w takim razie za wielki, wielki finał, który już niebawem, i tutaj niebawem będziemy mieli przyjemność przekazać Pani też informacje na temat wielkiego finału, który odbędzie się w styczniu. Ale ja bym jeszcze oddał może głos tutaj przedstawicielom mediów lokalnych, którzy pewnie też chcieliby zadać pytanie. Właśnie jakby Pani tą swoją jakąś taką pozytywnym patrzeniem na świat zaraziła inne kobiety mające taką sytuację? No właśnie już też zauważyłam, że od czasu, kiedy ja wystartowałam w konkursie Kobieta Roku KIK, zauważyłam, że coraz więcej kobiet na wózku startuje w tym konkursie i też właśnie staram się rozprzestrzeniać zdjęcia moje na wózku i z maluszkiem, żeby ten wózek nie był takim tematem tabu. I też zauważam, że w Wrocławku coraz więcej osób na wózku wychodzi, przełamuje się i bardzo bym chciała też otworzyć taką grupę dla osób na wózku, żeby się nie zamykały w domu i spełniały się zawodowo i spełniały swoje marzenia. Tą nagrodę, na co Pani przeznaczy? Miałam dołożyć do swojego takiego konta, który zmienia operację, ale jednak kupię sobie nowy wózek. Tak, miałam marzenie, to kupię nowy wózek. To gratuluję. Czy była Pani zaskoczona w ogóle tym, że wygrana? Tak, w ogóle nie spodziewałam się, że jakiekolwiek głosy znajdę, ale z każdym dniem tych głosów przybywało. Później w jeden dzień po prostu tych głosów przybyło aż 1000. To byłam naprawdę pod wrażeniem. Dużo osób do mnie pisało i Wrocławska Gazeta, że mi pomogą. No i uzbierałam i wygrałam. Jestem naprawdę zdziwiona. Zgłosiła się Pani sama do konkursu, czy może ktoś Pani w tym pomógł? Nie, zgłosiłam się sama, przypadkiem oglądałam telewizję, zobaczyłam reklamę, mówię, a spróbuję, może wygram. No i się udało. Mi się wydaje, że w życiu się nic nie udaje, tylko to jest właśnie efekt konsekwentnej pracy, cały czas realizowanej każdego dnia. Jak się nie spróbuje, to się nie da. Tak, ale czasem, jak to mawiają, szczęściu trzeba dopomóc. Pani to zrobiła i zrobiła to w sposób rewelacyjny. To zaangażowanie życiowe chyba tak Pani pomaga też, żeby właśnie zawsze w czymś uczestniczyć, prawda? Ja zawsze mówię, jak się nie spróbuje, to się nie zobaczy, czy się wygra. A nóż, widelec może. I ja też łapię się każdego konkursu, gdzie tylko mogę, bo może świat o mnie usłyszy i zmienię na lepsze w tym świecie niepełnosprawnych. Co by Pani powiedziała kolejnym kandydatkom, jakby Pani zapromowała ten sklep, ten konkurs, żeby brały udział inne dziewczyny? Też już właśnie się staram u siebie na blogu i na stronach pisać o tym konkursie. I myślę, żeby właśnie coraz więcej też osób, kobiet niepełnosprawnych startowało w tym konkursie, pokazać, że dla nas nie ma barier i każda kobieta może zostać kobietą roku.